Panie rektorze, szanowni państwo, z tej perspektywy w świetle Jupiterów nie widać całej sali, ale wcześniej przyglądałem się, jak ona wygląda i jestem pod wielkim wrażeniem frekwencji. Mimo tego, że dzisiaj odbywają się takie kluczowe posiedzenia senatów na niektórych uczelniach, tam będzie decydować się sprawa statutów tych uniwersytetów, to jednak fakt, że zebraliśmy się tutaj dzisiaj w tak licznym gronie, jest dowodem na to, że te spotkania są potrzebne, że tak jak potrzebowaliśmy długiego dialogu, wypracowując rozwiązania ustawowe, tak samo potrzebujemy równie poważnego dialogu, ale teraz już przede wszystkim dialogu wewnątrz środowiska akademickiego nad wdrażaniem tej ustawy. Rola moja i moich współpracowników podczas tych debat jest już inna niż podczas Narodowego Kongresu Nauki. My tutaj przyjeżdżamy nie tyle prezentować nasze propozycje, co wysłuchiwać państwa propozycji, wysłuchiwać państwa dyskusji po to, żeby się zastanawiać nad tym, w jaki sposób ministerstwo może wspierać te rozwiązania, które najlepiej oddają ducha w ustawy. To jest ustawa wolnościowa, to jest ustawa, która zdecydowanie poszerza autonomię uczelni, dlatego w wielu sprawach, w tym także w sprawie, o której dzisiaj będziemy dyskutować, w sprawie szkół doktorskich, w sposób celowy zawarliśmy w ustawie przepisy stosunkowo ogólne. Po to, żeby każda z państwa uczelni mogła wypełnić te ogólne ramy taką treścią, która zdaniem danej wspólnoty akademickiej najlepiej wyraża jej misję. W trakcie prac nad nową ustawą wypracowaliśmy wspólnie model, który, jak mi się wydaje, jest udaną próbą pogodzenia dobrych praktyk sprawdzonych w krajach zachodniej Europy pogodzenia tych praktyk z wnioskami płynącymi z dyskusji ze środowiskiem akademickim, w ramach środowiska akademickiego, które odbywały się w toku Narodowego Kongresu Nauki. Bardzo się cieszę, że mimo pewnych nieuchronnych emocji, które muszą towarzyszyć wdrażaniu ustawy. No widzimy, na ile te emocje są mniejsze niż w przypadku chociażby sytuacji w oświacie. Bardzo się cieszę, że te nowe rozwiązania dotyczące kształcenia doktorantów, rozwiązania oparte na modelu szkół doktorskich, zbierają recenzje, właściwie chyba jednobrzmiące, pozytywne. Chociaż oczywiście ostateczny kształt tych rozwiązań jest dopiero do określenia, a zatem i ostateczne efekty będą mogły być ocenione dopiero po kilku latach. Kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów wcześniejszego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który w naszej ocenie, w ocenie ministerstwa, ale chyba też w ocenie całego środowiska akademickiego, wymagał największych zmian. Bo przecież nie wszystko wymagało zmian. Wiele elementów Konstytucji dla Nauki zawiera kontynuację dobrych praktyk i dobrych rozwiązań legislacyjnych. Ale tutaj dosyć powszechna była opinia, że ten dotychczasowy model kształcenia jest po prostu dysfunkcyjny. Wśród jego licznych wad wspomnieć należy między innymi częstą byle jakość w programowaniu kształcenia, byle jakoś połączoną z brakiem zewnętrznej kontroli jakości kształcenia. Należy wspomnieć o bardzo niskim poziomie umiejęć zarodowienia. Znaczy, to jest coś zdumiewającego, bo ten poziom umiejęć zarodowienia studiów doktoranckich jest nawet niższy niż też będący naszą piętą achillesową poziom umiejęć zarodowienia studiów magisterskich. To znaczy, na tle innych krajów rozwiniętych dotychczasowy model kształcenia doktorantów w Polsce pod względem umiędzynarodowienia jest całkowitą anomalią. Kolejna słabość to
obniżający się w opinii większości środowiska akademickiego poziom bronionych doktoratów. No i wreszcie coś, co było rzeczą, jest ciągle jeszcze rzeczą niezwykle dotkliwą, czyli brak stabilności finansowej doktorantów. Proszę Państwa, pierwsi doktoranci rozpoczną kształcenie w szkołach doktorskich już w tym najbliższym, nadchodzącym roku akademickim. Szkoły doktorskie są jedną z najpopularniejszych form zorganizowanego kształcenia doktorantów w Europie. Sprzyjają powstawaniu wysokiej jakości dysertacji, sprzyjają interdyscyplinarności w badaniach naukowych, sprzyjają kształceniu tak zwanych zaawansowanych kompetencji transferowalnych. Pozwalają także zrealizować postulat, by doktorant był nie tyle nieco starszym studentem, co przede wszystkim młodym badaczem. O tym mówiliśmy, że kompletna zmiana filozofii podejścia do doktorantów. To już nie będą studenci, to będą młodzi naukowcy. W polskim kontekście nowy model wiąże się dodatkowo ze zdecydowaną poprawą sytuacji materialnej dla doktorantów, no bo jak wiadomo, każdy członek szkoły, uczestnik szkoły doktorskiej co do zasady otrzyma stypendium. I ten system stypendialny dla doktorantów jest jednym z najważniejszych celów, którym dedykowany jest przewidziany w nowej ustawie stały wzrost finansowania nauki. Wzrost, który na pewno na poziomie ustawowym nas nie satysfakcjonuje, ani państwa, ani nas w ministerstwie, ale wzrost, którego będziemy musieli wspólnie już wkrótce bronić podczas debaty budżetowej. I trzeba pamiętać o tym, że wysiłki na rzecz zwiększenia nakładów, ciągle bardzo niskich nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, muszą być wspólnymi wysiłkami resortu i środowiska akademickiego. Z góry Państwa proszę o wsparcie tych moich działań, bo to naprawdę nie będzie rzeczą prostą. Kształcenie doktorantów należy do tych obszarów, w których, o czym już wspominałem, autonomia podmiotów systemu została rozszerzona najbardziej. Ministerstwo nie zamierza już opracowywać zawartego w kilku obszernych rozporządzeniach instruktażu, jak szczegółowo mają wyglądać zasady kształcenia i zasady nadawania stopnia doktora. Przekonaliśmy się wszyscy, że drobiazgowe regulacje w tym obszarze, w każdym obszarze, a w obszarze nauki szkodzą jakości szczególnie. Uczelnie i instytuty zyskały swobodę w określaniu warunków kształcenia w szkołach doktorskich. Z drugiej jednak strony zwiększyła się znacznie siłą rzeczy wraz z szerszym obszarem wolności, także odpowiedzialność za jakość tego kształcenia. Obecny okres jest dla uczelni i instytutów naukowych bardzo wymagający. Mamy tego świadomość. Jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o wypracowanie koncepcji oraz wewnętrznych regulacji, w tym także regulacji dotyczących szkół doktorskich. Harmonogram w tym zakresie jest bardzo napięty. Żałuję, że tak się dzieje, no ale Państwo wiecie, że prace parlamentarne nad ustawą były nieco opóźniane. I ten harmonogram wyprzedza wręcz terminarz prac nad statutami. Najbliższe tygodnie to czas pierwszych rozstrzygnięć dotyczących struktury szkół doktorskich, regulaminów tych szkół, pierwszych programów kształcenia i zasad rekrutacji. Proszę Państwa, z radością obserwujemy, że wiele uczelni i instytutów wykorzystuje daną im wolność do tworzenia rozwiązań bardzo dobrze przemyślanych, nowatorskich, czerpiących z najlepszych zagranicznych wzorców, ale czerpiących nie w sposób bezrefleksyjny, tylko wkomponowujący te wzorce w ekosystem polskiej nauki i tradycji świata akademickiego w Polsce. Chcemy bardzo,
aby dzisiejsze spotkanie służyło wymianie refleksji nad tym, jak najlepiej wykorzystać tę swobodę, która płynie z nowych przepisów. W naszej ocenie, w ocenie ministerstwa, szczególnie ważna jest pomoc płynąca z tej wspólnej refleksji, pomoc w odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, jaka powinna być struktura szkół doktorskich, aby nowa formuła kształcenia umożliwiała wykorzystanie potencjału naukowego całych uczelni, niezależnie od ich wewnętrznej struktury. Kolejne pytanie dotyczy tego, jak określić zasady rekrutacji, aby skutecznie rekrutować najlepszych kandydatów, a jednocześnie zapewnić atrakcyjność programu dla kandydatów spoza kraju i umożliwić sprawne włączenie do szkół doktorantów będących beneficjentami grantów badawczych. Przed wejściem na salę rozmawiałem z panem profesorem Górniakiem właśnie o tych wyzwaniach budżetowych. Bardzo mi zależy na tym, żeby móc znacząco zwiększyć budżet Narodowego Centrum Nauki, tak żeby w ramach grantów przyznawanych przez NCN można było fundować jak najwięcej stypendiów w tych ośrodkach, w których nauka prowadzona jest w Polsce na najwyższym poziomie. Kolejna rzecz. Refleksji wymaga to, w jaki sposób określić szczegółowe zasady dotyczące zawartości i sposobu przedstawiania indywidualnego planu badawczego, sposobu przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wyznaczania promotorów, tak aby zdecydowanie podnieść jakość rozpraw doktorskich. Dalej. Konieczny jest namysł nad tym, jak powinien być skonstruowany program kształcenia, aby zapewniał uzyskanie najbardziej zaawansowanych kompetencji. W tym kontekście musimy pamiętać, że szkoły doktorskie powinny być kuźnią zarówno znakomitych kadr dla świata nauki, jak i wysokiej klasy specjalistów dla polskiego życia publicznego i dla gospodarki. Warto też zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać formułę wspólnych szkół doktorskich. To nie tylko rozwiązanie dla podmiotów o wąskim profilu. To jest także sposobność do tworzenia środowiskowych szkół doktorskich zbudowanych na przykład wokół największych wyzwań rozwojowych, wyzwań ze swej natury interdyscyplinarnych, takich jak chociażby sztuczna inteligencja czy zmiany klimatyczne. We wspólnych szkołach widzimy też możliwość przetestowania ewentualnych przyszłych federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Szkodą byłoby, aby tej formuły nie wykorzystały przede wszystkim, między innymi. I jednak to jest szczególne wyzwanie dla tych podmiotów, o których w tej chwili mówię, czyli Instytuty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Prawda? Trzeba się nad tym bardzo dobrze zastanowić, jak wykorzystać ten unikalny potencjał kompetencji naukowych skumulowany w Akademii. Pojawia się też naturalne pytanie dotyczące wsparcia finansowego dla doktorantów, czy oprócz powszechnego systemu stypendialnego oraz dostępu do grantów, doktoranci w szkołach doktorskich potrzebują nowych formuł finansowania badań i nowych formuł rozwoju indywidualnego. W tym kontekście bardzo ważne są między innymi podjęte już przez NCN prace nad umożliwieniem finansowania w ramach niektórych konkursów stypendiów doktoranckich, już o tym wspominałem. Obok tych sygnałów bardzo pozytywnych, niestety otrzymujemy równolegle sygnały wskazujące, że na niektórych uczelniach czy w niektórych ośrodkach podejmowane są takie próby, żeby zachować status quo, wprowadzić zmiany pozorne. Tak, próby mechanicznego dopasowania obecnych rozwiązań dotyczących studiów doktoranckich do nowych regulacji. Próby, którym nie towarzyszy pogłębiona refleksja nad podniesieniem jakości kształcenia. Monitorujemy to, co się dzieje w uczelni. Nie ingerujemy w to, bo filozofia tej ustawy, co już podkreślałem, jest naprawdę wolnościowa. Ale trzeba głośno
o tych i szansach, i problemach dyskutować. Chcę powiedzieć, że takie działania, o których teraz mówię, są bardzo krótkowzroczne. Po pierwsze, bardzo łatwo przy takim podejściu o przyjęcie rozwiązań, które będą niezgodne z przepisami ustawy, nawet tymi takimi bardzo ogólnymi, bardzo ramowymi. Przykładem mogą tu być próby konstruowania programów kształcenia, które są zbudowane wokół jednej dyscypliny, gdy tymczasem ustawa wskazuje, że interdyscyplinarność powinna być istotnym aspektem kształcenia. Po drugie, kształcenie w nowych realiach będzie podlegało ocenie jakości. Konstytucja dla nauki wprowadza nowy instrument, który też będzie wymagał bardzo precyzyjnego przemyślenia, a potem na pewno doskonalenia poprzez długie lata. Mam na myśli ewaluację szkół doktorskich. Ja co prawda w nawiązaniu do słów pana rektora mogę powiedzieć, że życzyłbym sobie, żeby każdy z doktorantów, a nawet żeby od czasu do czasu zdarzali się doktoranci, którzy napiszą co prawda tylko jedno dzieło, ale na poziomie Mikołaja Kopernika. Natomiast no, zasadniczo mówię o tym dlatego, że zasady ewaluacji są wyraźnie nakierowane na jakość, a nie na ilość. Te 4 sloty, to jest maksimum 4. Wystarczy 1. Niech to będzie dzieło o dorobku nawet w drobnej części, o wpływie naukowym nawet w drobnej części, w porównywalnym z dziełem Mikołaja Kopernika. Proszę Państwa, dzisiejsze to spotkanie służy rozpoczęciu dyskusji nad szczegółowymi zasadami i kryteriami ewaluacji szkół doktorskich. To jest też ważny element naszej dzisiejszej dyskusji, a jej wyniki dyskusji, która na pewno będzie trwała także po zakończeniu konferencji, zaowocują rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ewaluacji, które powinno być wydane w pierwszej połowie kolejnego roku akademickiego. Czyli tutaj rozpoczynamy namysł, którego zwieńczeniem będzie jedno z bardzo nielicznych rozporządzeń dotyczących kształcenia doktorantów. I proszę Państwa, na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji. Na ręce pana rektora chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy po raz kolejny tak znakomicie przygotowali to nasze spotkanie. Ale chciałbym też podziękować Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza, który bardzo merytorycznie wsparł nasze przedsięwzięcie. Jeszcze serdeczniej chciałbym za całą współpracę i także współpracę przy dzisiejszym wydarzeniu podziękować Krajowej Reprezentacji Doktorantów. To naprawdę było dla mnie bardzo budujące, że sami zainteresowani włączyli się tak aktywnie w całą refleksję nad kształtem szkół doktorskich. Robili to wiedząc, że pracują na rzecz swoich młodszych kolegów, że to są rozwiązania, które już obecnych doktorantów nie obejmą. I myślę, że to jest taki bardzo budujący dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa przykład bezinteresownego działania na rzecz dobra wspólnego. I niech ta nasza dyskusja będzie przeniknięta takim duchem namysłu nad dobrem wspólnym, nad najwyższą jakością i nad bezinteresownym dociekaniem prawdy. Dziękuję bardzo.